Hej, cześć, witajcie! Z tej strony wasze ulubione masło. I dzisiaj na kanale Rozpaczkowanie rozpaczkujemy sobie paczkę od widza. Paczkę, którą podesłał mi Filip i jest to dokładnie karta graficzna. Wiecie, jak w dzisiejszych czasach karty graficzne ciężko się zdobywa, prawda? A my dostaliśmy od widza kartę graficzną, dostaliśmy prawdopodobnie kartę GeForce GT 120. Czyli jest to prawdziwy potwór, który pewnie będziemy testowali za chwileczkę w grach, bo po rozpakowaniu oczywiście sobie przetestujemy w kilku gierkach, nie? Kamil, w jakiej grze będziemy testować? Najlepszej. Czyli? Jedynej. Jaka jest jedyna gra twoim zdaniem? Grzegorz, jaka jest jedyna gra? Grzesiu? Moim zdaniem. League of Legends. Dobrze, przetestujemy w LoLu, chłopak, nie ma problemu. Dobrze, no to słuchajcie, weźmy się do rozpaczkowania i zobaczymy tą karcioszkę, którą podesłał nam Filip. Akurat tak się składa, że GT 120 ma kilka wariantów, więc nie jest to wcale takie oczywiste, jaki wariant dostaniemy. I w zależności od tego możemy mieć różną pamięć, VRAM, albo możemy mieć różne zegary, różny oczywiście wygląd, to w zależności od tego. I mamy pyszne przysmaki. Lubicie takie? Nie, nie jemy tego. One są w ogóle biodegradowalne. O nie, najgorzej. I teraz musimy to tak wyciągnąć. O! Ale moi drodzy, naprawdę propsy dla Filipa za to, jak porządnie zapakował taką przesyłkę. Słuchajcie, bo nie ma szans, żeby coś tej karcie po drodze się stało. Także duże propsy dla Filipa. Dobra robota. Dobra robota. Dobra, schowamy tutaj nasze pianki. Potem ten może się przyda do jakiejś wysyłki innej. Okej. Okay. Dla widzów paczki wysyłał, to spakujesz. Tak, jak będę wysyłał paczki dla widzów, a postaram się też niedługo robić tutaj jakieś konkursy. Może jakieś peryferia się uda fajne załatwić, żeby wam powysyłać. Postaram się. Dobra. Tak więc słuchajcie, wyciągamy naszą bestię. Oh yeah! Moi drodzy, przed państwem GT 120, która z niewiadomych przyczyn ma na tyle naklejkę Acera i wiemy tyle, że mamy pamięć Samsunga. W każdym razie, jest to GeForce GT 120, tak jak mówiłem. Mamy tutaj taki, zobaczcie, bardzo porządne chłodzenie, słuchajcie, także spodziewam się, że ta karta będzie dysponowała niesamowitą wydajnością. Tutaj mamy oczywiście chłodzenie, które jest aktywne. Z tyłu natomiast, co fajne, jak widzicie, karta ma port HDMI, co na pewno znacząco nam uprości życie, a także port DVI. Także generalnie spoko karta. Mamy złącze PCI Express razy 16, z tego co przeczytałem wcześniej w specyfikacji, jest to PCI Express 2.0. Jak widzicie, mamy tutaj informację, że jest to bardziej wypasiona wersja. Mamy tutaj 1 GB pamięci VRAM DDR2, więc jest to ta taka pośrednia wersja, przynajmniej tego VRAMu mamy sporo. No, także powiem wam, karcioszka bardzo fajna. No to co? Wrzucimy ją do kompa. Z tego co wiem, podobno działa. Potestujemy sobie w jakichś zabójczych gierkach. Jestem ciekawy, szczerze mówiąc, co ta karta pokaże, ale wydaje mi się, że LoLa powinniśmy być bez problemu w stanie uruchomić. Może Minecrafta? Może coś cięższego? Chodźcie, idziemy sprawdzić. Okej, słuchajcie. Tak więc mamy już zainstalowany driver. Sam zainstalował się przez Windows Update. Mamy sterownik z 2015 roku. Mamy naszą kartę GT 120. Mamy 1 GB pamięci VRAM DDR2. Tak więc karta wydaje się na to, że działa. Również pod PCI Express 2.0. DirectX 10 mamy maksymalnie. 10.0. Czyli będziemy mogli uruchomić niewiele gier stosunkowo, ale prawdopodobnie ligę i Minecrafta powinno się udać. Słuchajcie, mamy ustawienia najniższe, jakie są w LoLu, rozdzielczość Full HD, ale w momencie, gdy są tutaj miniony, wyciągamy około 70 klatek. To jest całkiem niezły wynik, szczerze mówiąc, jak na taką, można powiedzieć, tanią budżetową kartę. No, w ligę dałoby się na pewno pograć, bez problemu. Spróbujemy, czy uda nam się zabić bota Aszki. Pyk. I cyk. I pan Paweł. I myk. Widzieliście? Tak się robi to w lidze. Szkoda, że nie jestem taki dobry w normalnych rozgrywkach. Ale LOL działa spoko. Sprawdźmy jeszcze inne gry. Słuchajcie, mamy teraz Minecrafta. Ustawienia domyślne i mamy okolice 35 klatek na rozdzielczości Full HD. No, spróbujemy jakoś się tak pobawić ustawieniami, że czemu mam Renders Distance 29? To nie miało prawa dobrze działać. O matko. Zmniejszymy do 12 chunków i powinno być chyba nawet w miarę okej.
No i pan Paweł, zobaczcie, mamy wtedy na ustawieniach takich około 60 klatek, no i spokojnie w Minecrafta by się dało pograć na takiej karcioszce. Nie no, moim zdaniem bardzo spoko sprawa. Jak na taki GT 120, który kosztuje naprawdę niedużo, no to hej, spokojnie można pograć w ligę i w Minecrafta. Oczywiście, no, dużym problemem w tej typu karcie jest to, że ona nie ma DirectX-a 11, więc no, nie bardzo jesteśmy w stanie pograć w gry takie jak Valorant, Apex Legends, Fortnite i tak dalej. No, niestety nie będzie to działać po prostu. Oczywiście są czasami takie nazywane emulatory DirectX-a, ale to de facto przerzuca nam na procesor renderowanie, więc to jest, można powiedzieć, taka ściema trochę. Więc no bez sensu, ale w każdym razie Minecraft działa i kurczę, działa całkiem spoko. No ja jestem, szczerze mówiąc, pod wrażeniem. Proszę Państwa, mamy GTA San Andreas, który działa w 13 klatkach. Włączyłem ustawienia maksymalne i to może być problem, dlatego zmniejszymy sobie nieco ustawienia, bo to może być troszeczkę za dużo. Anti-aliasing wyłączymy, tutaj damy na średnie i troszeczkę zmniejszymy to i frame limiter wyłączymy. Powinno być lepiej. I jest tak samo. O, GT 120 nie bardzo chce z nami współpracować, ale dlaczego? Jeszcze raz, czekajcie. Zmniejszymy w takim razie na... A, bo anti-aliasing się dalej był włączony. O, wyłączony anti-aliasing, proszę Państwa. I teraz mamy 40 klatek momentami. No i to już jest, słuchajcie, grywalne. Tutaj weźmiemy... Och, Los Santos, to jest klimat, słuchajcie. Ten, kto nie grał, ten nie wie, co to znaczy życie, nie? GTA San Andreas, proszę Państwa, okolice 40 klatek. Aż bym se pograł, nie? Jakieś chrupce byś musiał mieć. Tak, tylko jakieś chrupki bym potrzebował. Takie dobre jakieś, generic chrupki z Biedronki. Niam. Proszę Państwa, a tutaj przed Wami Midnight Club 2, jedna z moich ulubionych gier wyścigowych. Fajna arcade'owa, słuchajcie. To jest pięknie. I jak to działa w stabilnych 60 klatkach? Ja cię kręcę, to jest coś niesamowitego. Ale to jest tyle wspomnień, same dobre. Pięknie, jak to działa dobrze. O matko, ale bym grał. O, czekaj, nie trafiłem. O, pyk. Aha, bo są niezniszczalne są auta przez to, tak. Tu jeszcze mieliśmy, o, pistolet mamy. Możemy rakietami strzelać. Patrzcie, widzieliście? Boom! Boom! Możemy trochę zestresować gierkę. Patrzcie, tyle wybuchów. O, to spadły FPS-y nam teraz. O, aż się karta zaczęła bardziej chłodzić. Elegancio. Słuchajcie, ustawiłem rozdzielczość 800x600 rozciągniętą, bo tak podobno grają prosi. Najniższe ustawienie, żeby wyciągnąć maksimum FPS-ów. Słuchajcie, w menu mamy 117. Tutaj już mamy 80, nie? Więc zaraz zobaczymy na daście, ile będziemy mieli FPS-ów. Tak, bierzemy kałacha. No i mamy jakieś, ach, zdechłe 40 klatek. O Jezus Maria, jak ci ludzie umieją grać na tym 800x600? Przecież to jest taka pikseloza, że jest koniec, chłopie. I mamy też okolice 30 klatek, więc no zdecydowanie to nie jest karta do CS-a. Nawet jeżeli ktoś z was by chciał grać na 800x600, nie? To jest ciężki orzech. Nawet nikogo nie jestem w stanie zabić. O, jest headshot, proszę Państwa, z bizona. Pepe bizon. No tym to można sprayować, nie? Chodź tu, mam Pepe bizon. O nie. Ciężko się gra, słuchajcie, ciężko. Ale inne gierki, proszę bardzo, da się. No i to tyle w takim naszym unboxingu i szybkim teście karty GT 120. Jeżeli ktoś z Was szuka fajnej karty do diagnozy komputera, karty, która uruchomi GeForce Now, czy karty, w której pogracie sobie w CS-a czy w Minecrafta, myślę naprawdę całkiem spoko. I jeszcze raz dziękuję Filipowi, że zdecydował się tą kartę podesłać. Mam nadzieję, że bawiliście się super. Pamiętajcie, żeby subskrybować. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!